Ja jako dyrektor jestem wnukiem Józefa Piłsudskiego. Chyba pomaga, żeby one w ogóle powstało. Z punktu widzenia Anglika i środowisku, w którym ja się wychowywałem w szkole, to Józef Piłsudski właściwie nie istniał. To ich nie obchodziło. Niewiele ludzi wiedziało, gdzie Polska jest. Dopiero Polska w świadomości Anglików zaistniała, jak był remis na Wembley, mecz piłki nożnej. Wtedy nagle Polska zaistniała dla nowych pokoleń. A Piłsudski pod tym względem w ogóle nie istniał. W zeszłym roku Rada Ministrów podjęła uchwałę finansowanie budowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku na sumę 169 milionów złotych. Cały kompleks muzealny będzie umieszczony na 4 hektarach gruntu. Z tego 3/4 były oryginalne tereny, las, który otaczał dworek. Ten budynek musi być nowoczesny i w formie, i w materiałach, żeby nie zakłócać tego zapisu prawdziwego, historycznego. Natomiast, żeby ten budynek nie dominował i nie przytłaczał dworek, to 2/3 z niego jest pod ziemią. Tak jak dworek był zapisem swoich czasów, tak jak drewniak przed nim, który był oryginalnym domem babci i dziadka, który kupili w 21 roku, był zapis swoich czasów i mielibyśmy nadzieję, że muzeum będzie zapis naszych czasów. Autorem projektu jest nas dwóch. Jestem ja, jako Krzysztof Jaraczewski, i Radosław Kacprzak. Sama sala wystawowa ma powierzchnię około 1200 metrów kwadratowych. Forma przedstawiania są nowoczesne, multimedialne, za pomocą wszystkich sprzętu elektronicznego, że można wybierać, próbować, a więc zwiększając partycypację i dialog między zwiedzającym a wystawą. Ma być budynek otwarty w 2016 roku. Profesor Grzegorz Nowik jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie całej strony merytorycznej. Rada Muzeum już została powołana przez ministra Zdrojewskiego i w Radzie jest 9 osób. Przewodniczący Rady jest Paweł Kastory. Nie każdy przyjdzie i powie: och, Piłsudski, koniec. Nie, zakładamy, że człowiek przyjdzie i powie: to są nasze doświadczenia historyczne, to jest nasze wspólne dziedzictwo. I okazuje się, że Piłsudski zrobił to, to mi bardzo odpowiada. To, o, może trochę gorzej. To, o, to ciekawe, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Najważniejsza idea jest to, że odkrywa się Piłsudskiego, że się odkrywa, nie że on jest dany, a nie że on jest przekazany, patrzcie, to jest pomnik, trzeba tutaj się kłaniać, trzeba się tutaj uznanie, to historycy wypracowali, to jest wszystko przekazane państwu czy zwiedzającym, prawda, na talerzu. I to jest proces, który ja też przechodzę. Józef Piłsudski nie jest sprawą prywatną czy rodzinną, to jest kwestia społeczeństwa całego i wszystkich, i wszystkich części Polski, wszystkich, jest nasze wspólne dziedzictwo. I dla mnie patriotyzm to są te dwie rzeczy, że chcę tu być, czy chcę być Polakiem, chcę się identyfikować i akceptować swoją kulturę, wszystkie wartości z tym związane i wszystkie problemy z tym związane. I chcę, żeby to było, żeby następne pokolenie miało trochę lepiej.